A w tym tygodniu na Motookiem Hyundai Elantra. Samochód, który praktycznie pokazuje to, że sedan w dzisiejszych czasach może nadal być praktyczny, ekonomiczny, a także i prosty konstrukcyjnie. Chodźcie, zobaczcie, jak faktycznie dobrze sprawdza się Hyundai Elantra w naszym teście, więc co, lecimy! Hyundai Elantra jest już z nami naprawdę długi czas. 7 generacji minęło od pierwszego modelu i szczerze powiedziawszy nie pamiętam dosłownie kiedy te 6 generacji było faktycznie na naszym rynku europejskim. Naprawdę szybko to minęło, a my mamy faktycznie teraz najnowszą 7. generację. Została bardzo mocno zmieniona stylistycznie. I zobaczmy sobie, co tutaj w ogóle się wydarzyło, jeśli chodzi o przednią część stylizacji. Hyundai oczywiście nazywa ten nowoczesny styl parametric design, czyli mamy tutaj naprawdę sporo linii, a także sporo nietypowych przetłoczeń. Bardzo duża maska, do tego bardzo dużo także powstało tutaj przetłoczeń na tej masce, po to, żeby troszeczkę nadać sportowego charakteru. Do tego także bardzo mocno zjeżdżający nisko nos przedni. Zobaczcie, jak nisko jest zabudowany oczywiście cały front. Pozwala to także oczywiście zapewnić taką bardziej agresywną stylistykę, jeśli chodzi właśnie o front. Dodatkowo mamy tutaj zastosowane takie nietypowe grill w formie szlifowanych diamentów według oczywiście Hyundai'a. Są to takie wstawki z takiego piano black, które bardziej przypomina taki lekko szarawy kolor. Naprawdę sympatycznie to wygląda. Do tego sam grill jest bardzo mocno rozciągnięty od lewej do prawej, a wszystko jest także uzupełnione bardzo ładnymi, nowoczesnymi, a także wąskimi lampami w formie LED-owej, które są z czarnym wypełnieniem i czarnym środkiem. Nowoczesne lampy LED-owe oczywiście posiadają pasek do jazdy dziennej w takim bardzo charakterystycznym wzorze już oczywiście dla marki Hyundai. Są to oczywiście formy takiego trapezu, w końcu parametric design, oraz także w naszej wersji testowej posiadamy tutaj oczywiście światła typu LED-owego, które naprawdę bardzo dobrą robotę robią wieczorem, bo niesamowicie dobrze oświetlają drogę, jak na oczywiście standard, który sobą prezentują. Warto także zwrócić uwagę na to, że tego typu światła mają lekko ograniczoną moc ze względu na brak systemu autopoziomowania, więc po prostu te reflektory LED-owe są lekko słabsze niż na przykład słynne matrycowe rozwiązania, jeśli właśnie chodzi o koreańskie marki. Dosyć ładnie to wszystko sympatycznie jest połączone z takimi elementami właśnie w takim podobnym kolorze jak ten grill, lekko lustrzanymi. Ładnie to wszystko optycznie powiększa ten samochód, a także poszerza. Agresywnie narysowana także jest dokładka dolnej części zderzaka, włącznie z takimi elementami lekko aerodynamicznymi, które mają oczywiście wyciągnąć powietrze z przodu i kierować je w stronę także naszego przedniego koła. Elantra także dostała nowy, bardzo ładny i niesamowity wzór felg. 17-calowe felgi, jeśli chodzi o nasz pakiet Executive, naprawdę ładnie wypełniają tutaj tą część nadkola. Ładnie są także zaprojektowane. Hyundai teraz dosyć mocno kładzie właśnie na nowoczesną stylistykę i także widać to właśnie w nowych rodzajach felg. Oczywiście polerowane aluminium od przodu, a także lakier w formie takiego szarego koloru. Bardzo ładnie to wszystko ładnie się zgrywa w całość. Do tego opony, które mamy także w naszym egzemplarzu, są to oczywiście opony typu Kumo,
tak się nazywa marka, w rozmiarze 225 na 45 na R17. Dlaczego zwracam na to uwagę? Bo w wersji modern, czyli najtańszej, dostajecie 15-calowe koła, oczywiście na stalówkach razem z kołopakami, ale warto zwrócić uwagę na to, że pomiędzy wersjami różni także się szerokość całej opony, bo tam w tamtym przypadku jest okolice 190 mm. Następnie możecie już w wersji smart mieć już felgi 16-calowe i to są felgi aluminiowe, już naprawdę dosyć sympatycznym wzorze, a także już w wersji Executive macie już takie opony w standardzie i takie felgi jak w naszej wersji testowej. Duży plus za to na pewno dla Hyundai'a, że wylądowały tutaj oczywiście tarcze hamulcowe z tyłu na tylnej osi, co nawet nie jest często spotykane przy takim niższym budżecie, jeśli chodzi właśnie o takie samochody. Pewnie teraz możecie zwrócić uwagę, jak długa jest Elantra w najnowszej generacji. Tak, faktycznie 4,65 metra długości, jeśli chodzi o samochód typu sedan, to jest naprawdę spora wartość. Patrząc na ten samochód od bocznej strony, naprawdę widać tą długość. Widać także na pewno rozstaw osi, który jest w wielkości 2,72. Dlaczego o tym wspominam? Bo najnowsza Elantra jest już na innej platformie. Platforma K3 dokładnie się tak nazywa ta platforma, jest kierowana do oczywiście modeli Hyundai'a, które są bardziej kierowane na Stany Zjednoczone i na Azję, a także właśnie trafiła do najnowszej Elantry. Faktycznie w niej czuć po pierwsze inną sztywność nadwozia, lżejsze nadwozie, bo masa tego samochodu jest w wielkości tona 280, jeśli chodzi o masę, a także rozstaw osi się powiększył do 2,72, co także widać bardzo mocno, jeśli chodzi o wnętrze. A także środek ciężkości został obniżony, co ma dodatkowo także wpływać oczywiście na warunki i przyjemność z jazdy z tym samochodem. Jeśli chodzi o nasz egzemplarz, mamy kolor dosyć ładny, bo jest to Intense Blue. Jest bardzo ładnym kolorem, takim ciemno-niebieskim. Wygląda bardzo ładnie w nocy, a także bardzo ładnie się prezentuje w dzień i jest to samochód taki typowo ładnie reprezentacyjny. Te trzy linie, które schodzą się dokładnie w jeden punkt, ładnie to wszystko nadaje nowoczesności oraz stylizacji takiego ładnego charakteru i naprawdę od bocznej strony nowa Elantra może się mocno podobać. Po pospolitej Elantrze już praktycznie nie widać z tyłu w ogóle śladu. Nowoczesny design przywędrował do Elantry w niesamowitym tempie i w niesamowitej wersji. Zobaczcie, jak tylna część potrafi ładnie wyglądać. Zacznijmy, co tu się w ogóle dzieje. Po pierwsze, szyba została przeprojektowana i jest kompletnie pod innym kątem. Łączy się niesamowicie z klapą, która jest także krawędziowym spoilerem, bardzo mocno wyciągniętym, a także zakończonym minimalnym wzgórkiem, czyli tak zwanym lekkim ducktailem. Przypomina mi ten tył najbardziej chyba Audi A7, bo Audi A7 wtedy, w tamtych latach, kiedy zostało wyprodukowane w pierwszych egzemplarzach, właśnie było czymś takim. Takim nowoczesnym, łączącym się liftbackiem, który był w jednej formie. Tutaj nowoczesność przywędrowała, ale oczywiście pozostała tradycja, czyli tradycyjny bagażnik w formie sedana bez unoszonej tylnej szyby. Hyundai postanowił także dołożyć kilka akcentów świetlnych i także tu się tak właśnie stało. Mamy oczywiście nowoczesne światła typu All-in-One, tak się dokładnie nazywają, przypominającą faktycznie sygnaturę litery H. Bo tak jak zauważycie, tutaj zaczyna się ten pasek świetny, ciągnie się przez całą szerokość tylnej klapy i kończy się tutaj i faktycznie wieczorem może to przypominać faktycznie literę H. Tylna kamera przywędrowała oczywiście na skraniec tutaj tego niesamowitego, niekończącego się praktycznie spoilera. Do tego nowoczesne logo, oczywiście jeśli chodzi o Hyundai, zostało tutaj zastosowane. Trochę elementów piano black, a także i dosyć ładnie narysowany zderzak, który po pierwsze jest dosyć mocno pociągnięty do góry, a także jest zrobiony z takich właśnie takich samych elementów w lekkiej szarości, w lekkiej czerni, ładnie podkreślających całość. Nowoczesna forma, nowoczesne kształty i ostre kształty, właśnie taki parametric design, jak to nazywa Hyundai. Dosyć ładnie to wszystko wygląda i naprawdę świetnie się prezentuje, a co ważne, nowocześnie. Przejdźmy w takim razie sobie do bagażnika, jak już opowiedzieliśmy sobie o tyle. Kiedy podchodzę do bagażnika, Elantra mnie wyczuwa i także potwiera mi bagażnik w takiej formie. Tylko jest pewien problem. Ten samochód nie posiada w opcji nawet oczywiście otwierania bagażnika elektrycznie, więc kiedy macie zajęte ręce, to jest wszystko, co dla Was Elantra jest w stanie zrobić, jeśli chodzi o podniesienie bagażnika. Niestety musicie kombinować chyba raczej właśnie kolanem, żeby podnieść w jakiś sposób tą klapę. Jeśli chodzi o bagażnik, 474 litry to jest naprawdę bardzo duża wartość jak na tą klasę sedanów. Oczywiście są pewne mankamenty, jeśli chodzi o sedana, czyli dosyć mały otwór załadunkowy. Szczerze powiedziawszy, to i tak jak na sedana, to jest dosyć duży ten otwór załadunkowy. Przestrzeni, jeśli chodzi o bagażnik, jest mnóstwo, więc praktycznie wszystkie przedmioty, jakie zmieszczą się tutaj przez ten otwór,
to już nie będą miały problemu, żeby zmieścić się w tym bagażniku, bo po prostu tutaj miejsca jest naprawdę ogrom. Tak jak zawsze, 20-litrowa torba dla porównania i praktycznie to jest jedna kropla w morzu, jeśli chodzi o cały ten bagażnik. Warto zwrócić uwagę na to, że niestety w sedanie występuje dosyć wysoki próg załadunkowy, no bo kiedy macie zakupy tutaj w tym miejscu i chcecie przenieść to wszystko do bagażnika, musicie pokonać tą wysokość, a także jeszcze z powrotem tutaj do bagażnika włożyć to niżej. Jeśli chodzi o bagażnik, niestety widać w nim chyba najbardziej taniość tego samochodu ze względu na to, że po prostu jest on wykonany z tanich materiałów. Takie rzeczy jak uchwyty od naszych zawiasów najczęściej są już schowane w różnego formach plastiku, a tutaj po prostu widzimy taki kabel, do tego kawałek peszla i metalową rurkę, która jest oczywiście zawiasem. To jest po prostu tańszy element. Jeśli chodzi o wykończenie i podłogę, czuć po prostu, że to jest tani materiał, bo jest dosyć szorstki i chropowaty, jeśli chodzi o wykończenie tej podłogi. Nie możemy tutaj znaleźć praktycznie żadnych udogodnień, jeśli chodzi o jakiekolwiek haczyki, a nawet nie, światełko jest. Światełko mamy tutaj, oczywiście żółte pozostawione, ale nie znajdziemy tutaj żadnychkolwiek haczyków czy nawet uchwytów do montowania siatki. A jeśli chodzi o podwójną podłogę, no to tak jak widzicie, to jest taka tekturka, która tutaj oczywiście pod spodem mamy jeszcze koło dojazdowe, co jest bardzo przyjemnym elementem i trochę miejsca na gaśnicę, trójkąt oraz parę na przykład naszych drobiazgów. Możemy sobie tutaj to wszystko jednak tutaj faktycznie ułożyć. Jeśli chodzi właśnie o bagażnik, możecie także go powiększyć. Tutaj jedno cięgno, które możecie pociągnąć i drugie cięgno, które możecie pociągnąć. I oczywiście przechodząc do wnętrza pojazdu, wystarczy, że położycie jedną, jak i drugą część kanapy. Oczywiście standardowo 60 do 40, możecie sobie powiększyć, ale nie zmienia to faktu, że to jest nadal sedan, więc jednak ograniczenie jest dosyć spore przez tylną półkę. Ostatnią wadą bagażnika to jest na pewno to, że nie macie gdziekolwiek za co złapać, jeśli chodzi o zamknięcie tego bagażnika i widać także rodowód tego samochodu i przeznaczenie, czyli amerykański rynek i także fluorescencyjne oczywiście otwieranie. Gdybyśmy zostawili kogoś w bagażniku, tutaj znajduje się element, żeby otworzyć ten bagażnik. Ale żeby zamknąć ten bagażnik, to niestety musicie ubrudzić swój piękny lakier i po prostu trzasnąć klapą. Czas otworzyć tylne drzwi i zobaczymy, ile jest faktycznie miejsca w tym wnętrzu, na tej nowej platformie, która ma także powiększyć tam wnętrze. Jeśli chodzi o tylny rząd, mamy oczywiście tutaj naprawdę dużo miejsca, jeśli chodzi po pierwsze, jeśli chodzi o nogi, bo ten fotel jest ustawiony pod moją wysokość, a tutaj na nogi jest sporo miejsca. Nad głową także nie brakuje miejsca, a przypominam, że to jest sedan, którym oczywiście linia opada ku tyłowi, ale tu jest naprawdę przyjemnie. Dużo miejsca na nogi, dużo miejsca na stopy, a także i dosyć dobrze ergonomicznie zrobione wnętrze. Oczywiście warto zwrócić uwagę na materiały. Niestety tutaj nie ma czego oczekiwać, jeśli chodzi o wysokiej jakości materiały, ale niestety tutaj mamy na przykład, tu jest miękki boczek. Pojawiło się także oczywiście podgrzewanie dwóch skrajnych foteli, jeśli chodzi o wersję Executive. W takiej wersji możecie faktycznie mieć podgrzewanie dla tylnego rzędu siedzeń. Mamy tutaj także oczywiście miejsce na jakieś odłożenie naszego picia, więc tutaj naprawdę jest przyjemnie. Jeśli chodzi o udogodnienia dla tylnych rzędu siedzeń, mamy oczywiście podłokietnik, który jest miękki, duży, wygodny, a także posiada dwa miejsca na sporej wielkości kubeczki, a także są głębokie te miejsca. Jeśli chodzi o izofiksy, mamy tutaj oczywiście na jednym fotelu, a także na drugim fotelu posiadamy izofiksy, więc przewożenie dzieciaków w zaawansowanych fotelikach nie będzie tutaj większych problemem. Pojawiły się także, za co duży plus, na pewno nawiewy na tylny rząd. To na pewno umili i także pozwoli schłodzić to wnętrze dosyć szybko. Niestety spory minusik za to, że nie mamy tutaj żadnego USB, żadnego portu do ładowania, więc niestety pasażerowie tylnego rzędu muszą być zdani jednak na powerbanki. Tak to wygodnie się tutaj naprawdę niesamowicie dobrze się tutaj siedzi i szczerze powiedziawszy, tutaj naprawdę czuć ten rozstaw osi, że tu jest sporo jednak miejsca w tym wnętrzu. I to chyba tyle, jeśli chodzi o tylny rząd. Idziemy do przodu. Czas zasiąść z przodu. Zobaczmy, jak wygląda wnętrze nowoczesnego sedana. Hyundai Elantra, widać, zaczerpnął świeżość, jeśli chodzi o stylizację wnętrza. Na pewno z większych modeli, takich jak Tucson, Hyundai Ioniq, bo tutaj jednak widać najwięcej nowoczesności. Pojawiły się duże dwa wyświetlacze, 11 i 25 cala pojawiło się nam. To oczywiście tutaj do multimediów. Jest to bardzo fajny i sprawny system, który bardzo lubię w Hyundaiach i naprawdę sporo ma różnych funkcji, za to go bardzo lubię.
Mamy także oczywiście nowoczesny wyświetlacz, jeśli chodzi o nasz wyświetlacz do kierowania. Mamy oczywiście prędkość oraz oczywiście obroty. Ten wyświetlacz bardzo szybko działa, bardzo zmieniają się szybko także na nim grafiki, co jest warto odnotowania. Posiada także sporo różnych funkcji i tutaj sterujecie właśnie sobie, jeśli chodzi o aktywny tempomat, który macie tutaj na kierownicy po prawej stronie, oraz multimediami, więc tutaj tych funkcji jest troszeczkę. Warto się w tym tutaj zagłębić, bo sporo tutaj funkcji możecie sobie jednak uzyskać. Nowoczesna kierownica, znana nam już z Hyundai'a Tucson'a, pięcioramienna, sześcioramienna, to dosyć nietypowy element, jeśli chodzi o nowe Hyundai'e, bo pojawiła się tutaj ta poprzeczka dolna, która jest wykonana z takiego lekkiego, chropowatego plastiku. Co prawda kierownica jest naprawdę bardzo przyjemna i z bardzo dobrych materiałów jest wykonana także ta skóra. Te profilowania są bardzo także wygodne, więc na dłuższych trasach ta kierownica jest naprawdę przyjemna w użytkowaniu. Nie jest to taki chamski, gumowany plastik, tylko jest naprawdę przyjemną także skórą. Pewnie zauważyliście taki nietypowy element w formie kółka, no tutaj oczywiście na desce rozdzielczej. Jest to element stylizacyjny. W Hyundai Ioniqu był to element, do którego mogliście przyczepić magnes. Tutaj jest to po prostu wstawka Piano Black z takim ładnym kółeczkiem. Co prawda każdy, kto wsiada do tego samochodu, pyta się, czy to jest jakiś dodatkowy ekran, czy to do czegoś służy. Nie, to jest po prostu zwykły stylizacyjny element. Jeśli chodzi ogólnie o całe wnętrze, warto zwrócić także uwagi na faktury plastików. Plastiki, tak jak usłyszycie, to wszystko niestety jest dosyć mocno twarde, ale nie wygląda na pierwszy rzut oka, bo mamy naprawdę bardzo ładne faktury. Ładna faktura, jeśli chodzi o daszek, oczywiście, który lekko się potrafi poruszać. Ładna faktura, jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, to wszystko ładnie tutaj się komponuje w jedną całość i nie jest takim chamskim, typowym plastikiem, który ma być jak najtańszy w produkcji. Tutaj ta faktura naprawdę dużo robi. Jedyny miękki element, jaki się pojawia, to oczywiście są boczki drzwi, które są naprawdę przyjemnie obite, a także posiadają tutaj także głośniki, jeśli chodzi o firmę Bose, bo mamy tutaj pakiet nagłośnienia premium i pojawiły się takie ładne tweetery i ładny oczywiście napis przy głośniku, jeśli chodzi o właśnie firmę Bose. Tradycja, jeśli chodzi o układ klimatyzacji, za co bardzo się cieszę, bo po prostu tradycyjne gałki do regulacji, tryby auto, a także podgrzewana kierownica, podgrzewane trójstopniowo fotele w naszej wersji, a możecie mieć także nawet i wentylowane fotele. I idąc niżej mamy także taki duży element oddzielający pasażera, także od kierowcy, który jest taką wyłącznie cykor łapką. Pojawiła się także oczywiście ładowarka systemu indukcyjnego do Waszego telefonu, złącze USB oraz złącze 12-woltowe tradycyjne. I mamy tutaj wolant, ja bym to tak nazwał, niczym w samolocie do wybierania biegów. Odpalacie silniki niczym w Top Gunie Maverick i po prostu jedziecie do przodu. Oczywiście system 360, który możecie sobie dokupić. Cup holder, który możecie sobie tutaj wyciągnąć, obrócić i możecie sobie wtedy mieć tutaj wyższy albo niższy kubek. Tak sobie dostosowywać to do Waszego kubka z kawą czy z herbatą, żeby oczywiście nic się nie wylało. Mi się to wnętrze bardzo podoba, jest nowoczesne, przyjemnie się z niego korzysta, a także ma takich parę smaczków. Ja na przykład całe nawiewy, które są ładnie skomponowane w jedną całość, to wszystko naprawdę ładnie ze sobą wszystko komponuje. We wnętrzu tylko uwaga na nogi pasażera, kiedy otwieracie schowek, bo niestety jest tego efekt taki, że on bardzo szybko spada, bo nie ma żadnej amortyzacji, a to na pewno także ze względu na to, że do Elantry dostajecie ogromną kartotekę, a także i dużo właśnie papierologii, jeśli chodzi o wszystkie systemy w tym samochodzie, więc to jest dosyć ciężki element, a także po prostu ten schowek dosyć szybko opada w dół, więc uwaga na kolana pasażerów. Gama silnikowa w Elantrze to jest element na pewno, który dosyć mocno wyszczuplał, jeśli chodzi o ten samochód, chociaż nie było nigdy tych silników dosyć dużo. Pierwsze co, warto zwrócić uwagę na pewno na ciężką maskę, bardzo ciężką maskę, ona na pewno jest stalowa. Czuć tutaj po prostu, że jest to naprawdę sporej wielkości element, a także jest dosyć mocno ciężki. Jeśli chodzi o gamę silnikową naszego Hyundai Elantry, w tym momencie na Unia Europejska wymaga oczywiście pewnego rodzaju oszczędności, a także emisji CO2. A w tym samochodzie jest to dosyć nietypowy element, bo mamy tutaj bardzo mocno tradycyjny silnik, oczywiście zamontowany tutaj, 1.6, wolno ssące, połączone z skrzynią manualną sześciostopniową lub
z skrzynią CVT. Posiada to moc 123 koni lub 127 koni, oczywiście w zależności od wybranej skrzyni, 153 Nm, jeśli chodzi o moment obrotowy, a także i okolice 10,5-10,7 sekundy do pierwszej setki. Jest to bardzo mocny silnik, nie jest to oczywiście silnik turbo doładowany, nie ma tu żadnego oczywiście systemu start-stop, miękkiej hybrydy, ani innych dziwnych udziwnień. Jest to bardzo prosty silnik, który po prostu będzie długowieczny, a także i nie posiada zbędnej dodatkowej elektroniki. Jeśli chodzi o Hyundai'a Elantra na innych rynkach, mamy także jeszcze dwa różne silniki. Mamy jeszcze możliwą hybrydę 1.6, układ hybrydowy. Posiadamy także układ dwulitrowy, czterocylindrowy w okolicach chyba 140 paru koni. Dodatkowo jeszcze jest słynny Hyundai Elantra model N, czyli ten sam silnik, który znajdziecie w naszym europejskim Hyundai'u i30N, czyli 275 koni, napęd przedni i wtedy macie takiego hot hatcha w formie oczywiście sedana. Ale te samochody są dostępne za wielką wodą lub w Azji. Na nasz rynek europejski już tylko jest niestety ten silnik 1.6, 120 parę koni. Co prawda bardzo dobrze się sprawdza pod tą maską, ale to o tym już sobie porozmawiamy w trakcie jazdy, dlaczego warto faktycznie zastanowić się nad zakupem takiego wolnossącego, normalnego, tradycyjnego silnika. Pozytywnymi wrażeniami na pewno są wrażenia z jazdy. Jak odebrałem ten samochód, to miałem gdzieś z tyłu głowy, że faktycznie Elantra to jest samochód, który ma być trochę tańszy, jest sedanem i najczęściej w takim połączeniu wiąże się to z tym, że samochody nie są jakoś bardzo dobrze dopracowane, jeśli chodzi o jazdę, o motorykę. I jeszcze kiedy usłyszałem, że jest tu wolnossący silnik 1.6, no to mówię, nie będzie dynamiki i będzie pewnie dosyć mocno pospolicie, jeśli chodzi o zawieszenie. Zacznijmy sobie od tego zawieszenia, bo tutaj jest dosyć spory skok jakościowy, jeśli chodzi właśnie o Elantra i ogólnie o Hyundai'a. Od kiedy oczywiście projektowane dla Koreańczyków zawieszenia są przez inżynierów bardziej europejskich, tutaj czuć po prostu różnicę. Elantra bardzo dobrze się prowadzi, jest bardzo responsywna na wszystkie ruchy kierownicą, a także zawieszenie jest proste. Proste ze względu na to, że mamy tutaj oczywiście kolumnę McPhersona, a także belkę skrętną z tyłu. Wszystkie w większości nierówności są naprawdę bardzo dobrze wybierane, jak na tego typu samochód, który waży 1280 kg. To jest dosyć lekki samochód. Są pewne takie elementy, których Elantra nie jest w stanie wybrać. Są takie nierówności poprzeczne, których belka skrętna z tyłu dosyć mocno nie lubi i potrafi, jeśli taka nierówność wystąpi nam na drodze w formie zakrętu, to delikatnie tył potrafi lekko podskoczyć i lekko uciec. Ale tak to w większości jazdy, czy po autostradzie, czy po takich drogach krajowych, to w większości Elantra jeździ bardzo dobrze. Jest duży komfort i jest sprężystość tego zawieszenia, co bardzo lubię. Ono nie jest galaretowate, jeśli chodzi o komfort, jest także płynne i także właśnie takie sprężyste. Układ kierowniczy, jak to w Hyundaiach ostatnio, naprawdę zrobił się bardzo fajnie precyzyjny. Tutaj wszystkie ruchy są bardzo przyjemnie przekazywane na drogę. Może to być też zasługa tego, że mamy 17-calowe koła o trochę mniejszym profilu opony, dlatego ta precyzyjność może być gdzieś większa. I to jeśli chodzi o jazdę. Jeśli chodzi o wyciszenie, bo to jest ważny element. Jadąc 90 km na godzinę po takich drogach pomiędzy miastami, czuć lekko wyciszenie. Przejeżdża samochód, ja go słyszałem. Niestety trochę wyciszenia brakuje w tym samochodzie i w szczególności go brakuje przy 140 km na godzinę. Od 120 robi niestety się już dosyć głośnawo w tym samochodzie i przydałoby się lekkie bardziej wyciszenie, ale niestety cena czyni cuda, tak? Więc tutaj po prostu oszczędzono lekko na wygłuszeniu. Ale za to mam bardzo pozytywną nowinę, czyli jest to silnik.
Silnik, który tutaj mamy zastosowany, słynna wolno sącą jednostka, która jest prosta do bólu. Nie ma żadnych start-stopów, miękkich hybryd, żadnych pluginów, hybryd synergicznych i innych rzeczy. Prosta, tradycyjna jednostka, która ma sporą pojemność, bo 1.6 generuje raptem 123 konie mechaniczne. To są niewysilone konie, które po prostu będą jeździć i jeździć. I także jest to dosyć dobry tutaj element. Byłem tutaj do tego samochodu wsiadając przekonany, że będzie podobnie tak jak w moim prywatnym samochodzie, gdzie mam też silnik wolnosący. Trzeba go dosyć mocno piłować na wysokie obroty, żeby miał moc i żeby chciał jechać. W Elantrze jest troszeczkę inaczej. Czuć, że ten silnik został unowocześniony względem właśnie takich jednostek typu Toyota, Korea i jeszcze takie starsze jednostki wolnosące. Tu jest po prostu ten moment obrotowy dostępny trochę niżej. Nie macie go dużo, bo to jest 153 Nm. Ale wystarcza do tego, żeby tym samochodem płynnie naprawdę przyspieszać. Płynnie przyspieszać, a także i płynnie jechać w autostradowym trybie, bo od 120 do 140 naprawdę przyjemnie możecie sobie przyspieszyć i to przyspieszenie w miarę szybko także następuje. Oczywiście jest pewna zwłoka, zanim ten silnik trochę nabierze mocy, ale i tak jest naprawdę nieźle jak na takiego typu jednostkę. Warto także pochwalić skrzynię manualną oraz skrzynię CVT. Skrzynia manualna to nie mieliśmy jej w teście, ale mamy tutaj w tym przypadku CVT, ale wszyscy znajomi dziennikarze mówią, że skrzynia manualna w Elantrze 3 ogólnie w Hyundaiach jest bardzo dobrym elementem i to także pamiętam z Hyundai i30N, gdzie świetna była skrzynia manualna, a my mamy połączenie CVT. Plus 6,5 tysiąca złotych, jeśli chodzi o taką konfigurację. Musicie dopłacić, żeby mieć automat, ale nie myślałem, że połączenie CVT i wolnosącego silnika będzie tak dobrym połączeniem, szczerze powiedziawszy. Bo po pierwsze, cały czas silnik jest w miarę na stałych tych obrotach, chociaż jest symulacja biegów. Lekko jesteście w stanie słyszeć, że to jest CVT, ale ja dałem się nabrać w pierwszy dzień i nie wiedziałem, że to jest CVT, dopóki nie spojrzałem do materiałów prasowych. W większości ta skrzynia symuluje. Jest w stanie symulować aż 8 biegów i to jest bardzo fajny element, bo jadąc 130 km na godzinę, wy macie okolice 1500-2000 obrotów na minutę. To jest naprawdę niewielka wartość i to robi to, że w tym samochodzie jest cicho, jeśli chodzi właśnie faktycznie o silnik. Jest na tyle fajny, że jest świetnym samochodem dla na przykład przedstawiciela handlowego, dla osoby, która potrzebuje samochodu, który po prostu jest tradycyjny. Tu się nic zbytnio nie popsuje, albo kupicie go po prostu na parę lat i będziecie mieć święty spokój, bo zawieszenie jest trwałe i się nie wytłucze, bo jest proste. Tutaj naprawdę wszystko naprawdę ze sobą dobrze gra i mi, szczerze powiedziawszy, to dla mnie jest bardzo pozytywne zaskoczenie właśnie Hyundai Elantra tej generacji, bo jeździ się tym naprawdę wyjątkowo dobrze, a co ważne, spalanie w mieście okolice 6,8, 6,9 nie przekroczycie 7 litrów, jeśli chodzi o spalanie, a jeśli chodzi o trasę w okolicach 140 km na godzinę na tempomacie 6,4 wynik. Tak, 6,4 w wolnocącym silniku. Połączenie skrzyni CVT i silnika wolnocącego daje niesamowite efekty, jeśli chodzi o spalanie, bo tym samochodem po pierwsze nie chce Wam się jeździć naprawdę nie wiadomo jak dynamicznie i to też było na spalanie, a drugie to, że sama jednostka, sama z siebie jest niezbytnio paliwożerna, do tego w połączeniu z tą skrzynią po prostu coś idealnego. Ten samochód jakoś tak, to wszystko do siebie pasuje, włącznie razem z ceną, o której sobie zaraz porozmawiamy. No dobrze, moi drodzy, czas porozmawiać troszeczkę o cenach, bo oczywiście ta cena przejawia się przez cały nasz test. Wspominałem Wam o tym, że samochód, jakim jest Hyundai Elantra, jest to samochód dosyć budżetowy. Dlaczego mówię, że budżetowy? Różnego typu są samochody budżetowe oczywiście. Są tanie naprawdę samochody budżetowe, gdzie widać tą budżetowość i to, że ten producent ciął koszty po to, żeby samochód był tani. Ale w Hyundaiu kompletnie, praktycznie tego nie widać i to jest bardzo duży plus. Zacznijmy od najtańszej wersji Modern. Macie trzy różne wersje wyposażenia. Modern, Smart i Executive. Wersja Modern jest to okolica 86 tysięcy złotych za najtańszą możliwą wersję bez jakichkolwiek pakietów z sześciobiegowym manualem. Następnie wersja Smart, która już posiada naprawdę przyjemnego dodatki różnego typu. Możecie oczywiście jeszcze doposażyć sobie oczywiście pakiet technologiczny, pakiet skórzany, jeszcze gdzieś tam dopersonalizować lekko ten samochód. Jest to wtedy w okolicach 99 tysięcy złotych, oczywiście także w sześciobiegowym manualu. Kiedy będziecie chcieli mieć taką samą skrzynię jak nasza w CVT, musicie dopłacić okolice 6,5 tysiąca złotych, co wiąże się z tym, że przekroczycie
magiczne 100 tysięcy złotych. Na taka wersja jak nasza, czyli w takim pięknym kolorze Intense Blue oraz tymi wszystkimi dodatkami, które dzisiaj żeście widzieli, to jest okolice 126 tysięcy złotych. Naprawdę, 126 tysięcy złotych za bardzo fajny samochód, jeśli chodzi o to wyposażenie. Czas podsumować Elantrę. Elantra to jest naprawdę bardzo fajny samochód w sensownych pieniądzach. On naprawdę jest samochód, który daje Ci możliwości, wizję tego, że jest to samochód prosty technologicznie, a także i nieskomplikowany mechanicznie. Po prostu tutaj nie ma zbytnio co się także popsuć, więc jesteś spokojny o to, że ten samochód będzie jeździł przez dłuższy czas bezawaryjnie. Warto także zwrócić uwagę na to, że ten samochód nie dość, że jest dosyć tańszy budżetowo i jest w sensownych naprawdę pieniądzach, to zobaczcie, jak on wygląda. To jest po prostu kawał dobrej roboty designersko. Prostota, jeśli chodzi o rozwiązania, połączona wraz z nowoczesnością nadwozia, robi to naprawdę bardzo, bardzo dobre wrażenie. I szczerze powiedziawszy, dla mnie ten samochód jest idealny na przykład do różnych flot, do różnego rodzaju firm, gdzie potrzebny jest dla przedstawiciela handlowego samochód w sensownym budżecie, w miarę z niskim spalaniem, ale także z bardzo dobrą prezencją, bo ten samochód dobrze wygląda, dobrze jeździ, a także dobrze sprawuje się na dłuższych dystansach, co także faktycznie udało mi się to sprawdzić. Dla kogo jeszcze będzie ten samochód? Na pewno dla osób, które poszukują niezawodnego samochodu, prostego i także w sensownym naprawdę budżecie, bo tutaj cena jest naprawdę idealnie skrojona do tego, co ten samochód potrafi pokazać właśnie w swoich właściwościach. No dobra, moi drodzy, dokończyliśmy cały materiał, a ja w tym momencie sprawdzę chyba najbardziej kuriozalną rzecz, czyli po prostu fluorescencyjne otwieranie tylnej klapy. I faktycznie zwłoki, jeśli chodzi o ten samochód, są w stanie samodzielnie wyjść. A ja oczywiście z takim śmiesznym akcentem zakończymy ten materiał. Zapraszam Was oczywiście także do subskrypcji kanału Motookiem. Tak, ten czerwony przycisk na dole, postarajcie się o to, żeby był szary, bo dzięki temu jesteśmy w stanie się rozwijać. Nie zapomnijcie także o dzwoneczku, bo to pozwoli Wam widzieć najnowsze nasze produkcje. No i co? Nie zapomnijcie także zobaczyć naszych social mediów, które Wam gdzieś tutaj się wyświetlą, a my widzimy się już w kolejnym materiale. Więc co? Do zobaczenia, cześć!